A dzisiaj Region Fakty pyta mieszkańców, jaki dla nich był 2016 rok. Cudowny. Ekstra. Dla mnie każdy jest cudowny. Dzięki. Bardzo dobry. Rozumiem, że jednym z dobrych wydarzeń były narodziny dziecka. Nie, w 2015. Aha. Ale można jak najbardziej pod tym względem też zaliczyć do dobrego roku. Okropny. Dlaczego? Okropny. Niedobry, niedobry, naprawdę, dziękuję bardzo. Bardzo dobry. A co się takiego dobrego stało? Znalazłam dobrą pracę, skończyłam szkołę, zdałam maturę. Czyli same sukcesy? No, można tak powiedzieć. Wiesz co, sukcesów jako takich nie było, ale ogólnie był bardzo pozytywny. A bardzo dobrze wspominam rok. Dla mnie... A co takiego dobrego się wydarzyło? No, aktualnie jestem w Portugalii na studiach, także bardzo dobrze wspominam. Aktualnie jesteś w Świdnicy? Aktualnie tak, na święta do rodziny przyjechałam, niespodziankę zrobiłam. Okej, a dla ciebie? No dobrze. Co się dobrego stało w tym roku? Praca, szkoła, wszystko. Fajne. Dlaczego? Nie wiem. A dla ciebie? Nie wiem. A dla was? Taki w miarę. A co dobrego się przydarzyło? A dobry rok szkolny był. Dobre oceny. Dziewczyny, jaką się udało znaleźć? No nie, w tym nie, może w następnym. Bardzo udany. A dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że urodziłam córkę trzecią. Dlatego, że no troszeczkę odpoczęłam sobie od pracy. Dobrze. Co się dobrego stało w tym roku? Pracę dostałam, pracuję. No i dobrze mi jest z tym wszystkim. A 2017 jaki ma być? Jeszcze lepszy, żebym miała większe pieniądze w pracy. Był dosyć przykry. Właściwie pomyślałam o końcówce, bo były przyjemne święta. Ogólnie cały rok był dla mnie smutny, ponieważ straciłam moją mamę, jeśli już tak. Choroba w rodzinie. O, w ten sposób powiem. Czyli 2017 ma być? Lepszy, zdrowy, pełen optymizmu, nadziei. Bardzo szczęśliwy. Ja lubię każdy rok, jestem bardzo szczęśliwą osobą i nie było jakichś takich złych dla mnie chwil. A jaki był 2016 dla ciebie? Bardzo dobry, nie narzekam. Ekstra.